sponsorem programu jest Bonimed, producent suplementu diety Immunobon na wzmocnienie odporności. Dzień dobry Państwu, witam. Dziś kolejne listy, które do nas przychodzą, kolejne omawianie, kolejny problem, ale jako, że nagrywam to początkiem listopada, to problem jest jeden, temat jeden. Jak nie zachorować? Jest teraz epidemia chorób, które przynoszą z przedszkoli i szkół nasze dzieci i zarażają całą rodzinę. Jak taka choroba infekcyjna od tego dziecka trafi na mamę czy tatę, no to przechorują, pomęczą się i wrócą do pracy. Ale co się stanie, jak trafi taka choroba na przykład na schorowanego dziadka czy schorowaną babcię? Teraz jakie zioła mogą spowodować, że my nie zachorujemy? No, na czele tego, co my używamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, znajduje się jeżówka. Jeżówka może być kwiat, ziele, korzeń, wszystkie jej części działają immunostymulująco. Jeżówka purpurowa, przepiękny kwiat, rozkwitający najczęściej w naszym obszarze geograficznym we wrześniu, w sierpniu, powoduje stymulację odporności zarówno swoistej, jak i nieswoistej. Nie będę wchodził w te szczegóły, bo Państwa one mało interesują. Ważne jest to, abyście wiedzieli, jak ją stosować. Nie stosuje się jej ciągle. Ją się stosuje 7 do 10 dni. Potem robi się 3 tygodnie przerwy i można ponownie. I czasami w sytuacjach bardzo duży deficyt odporności, jakiegoś takiej sytuacji, gdy pacjent ma częste infekcje, to wtedy można ją stosować nawet kilka wejść terapeutycznych, ale powinny one trwać tydzień, maksymalnie 10 dni. Kolejna sprawa, w ziołolecznictwie zawsze najlepiej działają mieszanki, więc z czym ją pomieszać, tą jeżówkę? No można na przykład, tak jak my w Centrum Ziołolecznictwa robimy, pomieszać ją z miodem pszczelim, ekstraktem z rumianku, ekstraktem z melisy, owocem róży, i takie połączenie daje ten świetny efekt terapeutyczny, który widzimy u naszych pacjentów. Czy jeżówkę można stosować zawsze? Niestety nie. Jeżeli mamy na przykład chorego, który przebył przeszczep nerki ma na przykład, albo innego narządu i bierze cyklosporynę, nie wolno u niego stosować jeżówki. Niestety, sorry, ale to już jest. Gdy ktoś ma choroby autoimmunologiczne w stanie zaostrzenia, też wtedy należy się wystrzegać jeżówki. W przypadku tych dwóch zwłaszcza, to są najważniejsze czynniki, które są właśnie przeciwwskazane. Oczywiście pamiętajcie Państwo, niestety w ciąży i w laktacji również nie powinno się. Dlaczego w ciąży nie? Dlatego, że ciąża to jest stan choroby, stan zdrowia, bo to ciąża jest fizjologią, ale bardzo specyficzną. I musimy unikać sytuacji stymulacji odporności naszego organizmu, dlatego że jeżówką, taką silnym środkiem. Możemy oczywiście użyć, bo bez pytań, no co w ciąży można? No można pyłek pszczeli na przykład, ale nie jeżówkę. Więc tutaj musicie Państwo o tym pamiętać. Drugi taki surowiec zielarski, który my stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa, to jest liofilizat z miąższu aloesu. Miąższ aloesu, czyli ta wewnętrzna warstwa, która znajduje się w liściu aloesu. Ona działa również prozdrowotnie i ona również stymuluje odporność, ale tu także nie powinno się stosować jej ciągle, tylko zastosować ją przez okres 2 tygodni, 3 tygodnie przerwy, 2 tygodnie. Tak można powtarzać te działania. My ją oczywiście łączymy. Łączymy ją z pyłkiem pszczelim i z propolisem. Pyłek pszczeli i propolis to produkty pochodzenia pszczelego i one łącznie z sobą mają świetne działanie terapeutyczne. Oczywiście to są tylko 2 najważniejsze substancje. Pamiętajcie też Państwo o czarnuszce siewnej. Czarnuszka siewna, która ma w sobie dużą zawartość oleju. Pozwoliłem sobie Państwu zaprezentować, to będzie widoczne na slajdzie, badanie kliniczne, które pokazuje, jak czarnuszka siewna była w stanie wspomagać leczenie infekcji COVID-19. Proszę Państwa, to są dane naukowe. Na dole tego slajdu widzicie Państwo przypis do tego badania. Każdy może zobaczyć, dostępny w internecie. Rewelacyjne własności terapeutyczne, rewelacyjne działanie. Pamiętajcie Państwo oczywiście przy odporności o pyłku pszczelim, o propolisie, o melisie, o rumianku. To wszystko są substancje, które mają działanie prozdrowotne i budują naszą odporność. Gdybyście Państwo chcieli się coś więcej na ten temat dowiedzieć, odsyłam Państwa do naszych programów, które było poprzednio, oraz także do 2 książek, czyli Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza oraz Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Dziękuję bardzo.
sponsorem programu był Bonimed, producent suplementu diety Immunobon na wzmocnienie odporności.